Szczęść Boże, Justyna Burza. Czas na informacje dnia. Zapraszam. Amerykański Departament Stanu i Komisja Europejska są zaniepokojone powstaniem w Polsce Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów. Zdecydowałem się na podpisanie ustawy. Ustawy, która zakłada powołanie specjalnej komisji do spraw zbadania rosyjskich wpływów na polskie bezpieczeństwo w latach 2007-2022. Teraz przed Sejmem stoi zadanie wyboru 9 członków komisji. Mamy 14 dni na zgłaszanie tych kandydatur, więc jeszcze trochę czasu jest. Opozycja nazwała ustawę Lex Tusk. Uważa, że Komisja do Spraw Rosyjskich Wpływów jest wymierzona przede wszystkim w szefa Platformy po to, aby wykluczyć go z udziału w jesiennych wyborach parlamentarnych. Opozycja i część środowiska prawniczego twierdzi, że ustawa jest niekonstytucyjna. Prezydent po podpisie skierował ją jednak do zbadania przez Trybunał Konstytucyjny. Mimo to decyzja prezydenta wywołała szeroką dyskusję nie tylko w Polsce. O komisji piszą zagraniczne media, oświadczenie wydał też amerykański Departament Stanu. Prawo tworzące komisję badającą rosyjskie wpływy może być wykorzystane do blokowania kandydatur polityków opozycji bez należytego procesu prawnego. Komisja, jeśli uzna, że wysoki funkcjonariusz państwa działał pod wpływem Rosji, może mu cofnąć poświadczenie bezpieczeństwa na 10 lat lub wydać 10-letni zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. Wczoraj w sprawie komisji wypowiedział się w należącej do amerykańskiego koncernu stacji TVN ambasador Stanów Zjednoczonych Mark Brzeziński. Rząd Stanów Zjednoczonych podziela obawy związane z ustawami, które w oczywisty sposób mogą pozwalać na zmniejszenie możliwości wyborców do głosowania na tych kandydatów, na których chcą głosować, ustawami omijającymi jasno określony proces przed niezawisłymi sądami. Część polityków z obozu władzy skrytykowało postawę ambasadora, twierdząc, że angażuje się w wewnętrzne sprawy Polski. Do słów Marka Brzezińskiego i Departamentu Stanu odniosło się w komunikacie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Prace komisji nie będą ograniczać wyborcom możliwości głosowania na swoich kandydatów w wyborach. Jeszcze wczoraj po południu prezydent Duda podkreślał, że komisja będzie pracować transparentnie, a ostateczna decyzja w sprawie kar będzie należała do sądu administracyjnego. Nie bardzo rozumiem, jak kwestia zbadania rosyjskich wpływów na Polskę w ciągu ostatnich 16 lat miałaby zniszczyć polską demokrację. Bo raczej to rosyjskie wpływy mogłyby moim zdaniem zniszczyć polską demokrację, a nie komisja, która będzie to sprawdzała. Powołanie komisji zauważono także w Brukseli. Jesteśmy zaniepokojeni, alarmuje unijny komisarz do spraw sprawiedliwości Didier Reinders. To szczególne zaniepokojenie i Komisja Europejska przeanalizuje ustawę. Nie zawahamy się przed podjęciem działań w tej sprawie, jeśli będzie to potrzebne. Amerykanie wyliczyli, że od 2014 roku Rosja wydała ponad $300 milionów, by wpływać na polityków i władzę w ponad 20 państwach na świecie. Na przykład obecnie słowacka policja sprawdza informacje o pieniądzach z Rosji dla lidera partii, która prowadzi w przedwyborczych sondażach. Państwa Unii Europejskiej badają rosyjskie wpływy przy pomocy podobnych komisji jak ta, która powstanie w Polsce. Podobne organy powstały m.in. we Francji oraz w Niemczech w parlamencie Landu Mecklenburgia-Pomorze Przednie. Powołanie Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów zjednoczyło opozycję. Wszystkie partie opozycyjne zgodnie krytykują rządzących, a Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedzieli swój udział w niedzielnym marszu Donalda Tuska. Krytyczną reakcję administracji Joe Bidena i Komisji Europejskiej na powołanie Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów na polskie bezpieczeństwo opozycja przyjmuje z satysfakcją. Cały świat widzi, że demokracja w Polsce się kończy i reaguje. Żadna z partii opozycyjnych nie wystawi swoich przedstawicieli do komisji. Nie rozważamy skierowania do tej komisji nikogo z naszych ani polityków, ani prawników. W myśl ustawy opozycji przysługują 4 z 9 miejsc w komisji. Będziemy solidarni w tym bojkocie, słyszymy w Sejmie. Gdy pan prezydent podejmuje fatalną decyzję, okropną i haniebną, podpisując się pod bolszewicką komisją, nikt, kto chce być i żyć w Polsce najlepszej,
nie będzie przechodził obok tego obojętnie. Europejska Partia Ludowa, frakcja, w której skład wchodzą m.in. politycy Platformy Obywatelskiej i PSL-u, złożyła wniosek o przeprowadzenie w Parlamencie Europejskim debaty właśnie na temat polskiej komisji. Takiej debaty nie było, kiedy podobne komisje powstały w innych krajach, zwraca uwagę poseł do Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki. To jest przykład podwójnych standardów, że to, co wolno w Brukseli, w Paryżu, tego nie wolno w Polsce, mimo że Polska jest krajem, który jest państwem przyfrontowym. Donald Tusk wykorzystuje powołanie komisji i wzywa swoich zwolenników do udziału w marszu Platformy Obywatelskiej, który odbędzie się w niedzielę w Warszawie. Przy okazji zwraca się do prezydenta Andrzeja Dudy. Panie prezydencie, zapraszam na konsultacje społeczne 4 czerwca. Będzie nas dobrze słychać i widać z okien pańskiego pałacu. Przyjdziecie? Polska 2050 i PSL, które do tej pory dystansowały się od udziału w marszu Donalda Tuska, teraz zmieniają zdanie. Weźmiemy udział w marszu organizowanym 4 czerwca w Warszawie. Socjolog dr Mirosław Boruta-Krakowski zwraca uwagę, że zjednoczona przeciwko komisji opozycja będzie podważać i dyskredytować jej pracę oraz wykryte rosyjskie wpływy. Natomiast ważne są rezultaty tych prac. Jeżeli będzie to dowiedzione ponad wszelką wątpliwość, wpłynie korzystnie na przyszłość polityczną naszego kraju, na suwerenność naszego kraju. Prace komisji mogą rozpocząć się już w czerwcu. Polska próbuje rozwiązać problem z rosyjskimi i białoruskimi przewoźnikami. Od czwartku ich działalność w naszym kraju będzie jeszcze bardziej ograniczona. Napięcie na linii Polska-Białoruś wzrosło w piątek po decyzji białoruskiego Sądu Najwyższego. Ten utrzymał w mocy wyrok sądu niższej instancji skazujący działacza polskiej mniejszości Andrzeja Poczobuta na 8 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Wczoraj Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zdecydowało o poszerzeniu listy sankcyjnej, o czym mówił m.in. rzecznik rządu Piotr Miller. MSWiA wpisało 365 obywateli Białorusi do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany. Też rozszerzono listę, jeżeli chodzi o podmioty gospodarcze. Od czwartku Polska zwiększa ograniczenia dla tirów z Białorusi i Rosji. Przewoźnicy ze wschodu dość łatwo omijali dotychczasowe sankcje. Masowo rejestrowali w naszym kraju firmy. Na przykład w Siedlcach pod jednym adresem funkcjonuje kilkadziesiąt podmiotów. Wszystko po to, aby Białorusini i Rosjanie mogli w Polsce rejestrować swoje ciągniki siodłowe, bo te zarejestrowane w ich krajach nie mogą przekraczać granicy polsko-białoruskiej. Zakaz nie obejmuje natomiast naczep. Przewoźnicy z Rosji i Białorusi wwożą więc swoje naczepy do naszego kraju i już bez przeszkód mogą transportować towary po całej Europie. I to ruszy od 1 czerwca zakaz wjazdu naczep białoruskich na teren Polski. To jest element oczywiście sankcji gospodarczej na Łukaszenkę. Polska jest dla Białorusi oknem na świat i my, jeżeli oni zamykają naszych działaczy, to my zamkniemy to okno. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik dodaje, że Polska chce, aby zakaz wjazdu dla białoruskich i rosyjskich ciężarówek obowiązywał w całej Unii. Tiry ze wschodu bez przeszkód dostają się na Litwę. Mogą wjeżdżać na teren Litwy. My nie mamy granicy z Litwą, bo jest strefa Schengen, więc teoretycznie mogą przez Litwę wjeżdżać do Polski, ale na pewno jest to potężne utrudnienie, bo najbliższa droga nie prowadzi przez Litwę, tylko prowadzi przez Polskę. Tymczasem skuteczny zakaz wjazdu na teren swego kraju wprowadziła Białoruś. Od roku zarejestrowane w Unii Europejskiej tiry mogą dojechać jedynie do przygranicznych magazynów. Brak możliwości wjazdu w głąb Białorusi to tylko jedno z utrudnień dla naszych firm, mówi przewoźnik z Gdyni Andrzej Trojanowski. Białoruś w tym momencie praktycznie odcięła nas od możliwości tankowania po swojej stronie. A jeśli już, to za cenę taką bardzo komercyjną. Po rozładunku samochody potrafią stać w kolejce na wjazd ponowny do Polski 5, 6, a czasami i dłużej. Inny problem przewoźników to coraz mniej towarów, jakie można wwozić i wywozić z Rosji i Białorusi, co jest skutkiem nakładanych na te państwa sankcji. Trybunał Konstytucyjny zbada nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym oraz rozpatrzy spór kompetencyjny między prezydentem a Sądem Najwyższym. Posiedzenie w pełnym składzie zostało wyznaczone na jutro. Nie wiadomo jednak, czy rzeczywiście do niego dojdzie. Część sędziów odmawia bowiem orzekania z obecną prezes Trybunału Julią Przyłębską.
Posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego w pełnym składzie zostało wyznaczone na środę. Trybunał ma orzekać w dwóch istotnych sprawach. Pierwsza dotyczy sporu kompetencyjnego między prezydentem a Sądem Najwyższym. Chodzi o to, czy prezydent może zastosować prawo łaski wobec osób skazanych nieprawomocnym wyrokiem. Ułaskawienie, czyli prawo łaski inaczej rzecz biorąc, jest uregulowane w artykule 139 Konstytucji. Ale trzeba pamiętać, że prezydent ma jeszcze prawo tak zwanej indywidualnej abolicji. I co do pierwszego przypadku mówimy o wyrokach zapadłych, natomiast w drugim przypadku w każdym etapie postępowania. Bo to jest abolicja, oznacza, że umarzamy to, co dotychczas było prowadzone w danej sprawie. Wskazuje prawnik Piotr Gaglik. Druga sprawa, którą planuje zająć się Trybunał Konstytucyjny, to nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, która ma odblokować środki na realizację Krajowego Planu Odbudowy dla Polski. Trybunał w obu sprawach musi orzec w pełnym składzie, czyli przynajmniej przy udziale 11 spośród 15 sędziów. Sześciu z nich uważa jednak, że kadencja obecnej prezes Trybunału Julii Przyłębskiej dobiegła końca i odmawiają udziału w posiedzeniach. Dlatego niewykluczone, że jutrzejsze obrady, podobnie jak poprzednie, zostaną ponownie odroczone. Jest to bardzo niepokojące, to jest bardzo szkodliwe dla państwa, dlatego że Trybunał Konstytucyjny jest jednym z najważniejszych, jeżeli nie najważniejszym organem sądowniczym w państwie i fakt, że nie może on sam się zebrać i podjąć kluczowych decyzji dla państwa, jest wysoce destrukcyjny. Zaznacza prawnik dr Michał Skwarzyński. Prawo i Sprawiedliwość przygotowało nowelizację ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, aby usprawnić jego działanie. Zmiana zakłada zmniejszenie liczby sędziów potrzebnych do pełnego składu z 11 do 9. Wówczas 6 zbuntowanych sędziów nie miałoby możliwości dalszego blokowania prac Trybunału. To jest powrót do stanu sprzed 2015 roku i na pewno to rozwiązanie powinno tą pracę usprawnić i wyeliminować jakby wszelakiego rodzaju obstrukcje, czy właśnie tą sytuację, którą mamy teraz. Podkreśla radca prawny Piotr Żyłko. Nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym zostanie poddana pod głosowanie w Sejmie na najbliższym posiedzeniu w połowie czerwca. Kilkudziesięciu naukowców otrzymało dziś z rąk ministra edukacji medal za zasługi dla nauki polskiej. Pośmiertnie uhonorowano dwóch profesorów Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Trwa rok kopernikański. To dobra okazja, by podkreślać osiągnięcia polskich naukowców na różnych płaszczyznach, mówił minister edukacji i nauki profesor Przemysław Czarnek. Dziś na sali mamy znakomitych profesorów polskich uczelni, pracujących dla Polski, uprawiających naukę dla świata, tak jak to robił Mikołaj Kopernik. Dziś zostali oni za to nagrodzeni. Za szczególne zasługi dla szkolnictwa wyższego i nauki, w tym za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej oraz organizacyjnej. Złotym medalem Sapientia et Veritas, Mądrość i Prawda, uhonorowany został m.in. profesor UKSW, dyrektor Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, ksiądz Waldemar Cisło. Cieszymy się, że mamy tak wspaniałego ministra. Dziękujemy za wszelkie dobro i dużo siły dla panów. Dziękujemy za życzliwość nam okazywaną. Decyzją ministra edukacji narodowej srebrnym medalem Sapientia et Veritas uhonorowano 23 naukowców. 20, w tym 3 pośmiertnie, otrzymało medal brązowy. W tym gronie znaleźli się profesorowie Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, świętej pamięci Andrzej Mielczarek oraz świętej pamięci Grzegorz Osiński. Żaden medal nie odda tej straty, ale na pewno w imieniu taty chcę podziękować za to niezwykłe znaczenie. Mówiła córka świętej pamięci doktora Grzegorza Osińskiego, Agnieszka Osińska. Podczas uroczystości wręczone zostały również statuetki i dyplomy za całokształt dorobku oraz za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej i wdrożeniowej. Nagrody odebrały te osoby, które nie mogły uczestniczyć w lutym w uroczystej gali nauki polskiej w Toruniu, podczas której przyznawane były wyróżnienia. Po zwycięstwie Recepa Erdoğana w wyborach prezydenckich pojawia się wiele niewiadomych, wśród nich pytanie o relacje Turcji z Rosją i NATO.
Recep Erdoğan świętuje zwycięstwo. Chciałbym podziękować wszystkim naszym obywatelom, którzy oddając swoje głosy w wyborach, wyrazili wolę na przyszłość, zarówno dla siebie, jak i dla swoich dzieci. Erdoğan został wybrany na kolejną 5-letnią kadencję. Turcją rządzi nieprzerwanie od 2 dekad. Ponad 20-letnie rządy przetrwały wiele prób od puczu, masowych protestów po liczne skandale korupcyjne. Obecnie kraj boryka się z ogromnymi trudnościami finansowymi. Inflacja przekracza tam 55%. Rozwiązanie problemów spowodowanych wzrostem cen w wyniku inflacji i zrekompensowanie strat socjalnych jest najpilniejszą kwestią. Wyborom uważnie przyglądała się światowa opinia publiczna. Wyniki wyborów będą miały istotny wpływ na Unię Europejską, relacje z NATO i Rosją. Z Erdoğanem tuż po zwycięstwie rozmawiał prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Gratulowałem Erdoğanowi. On nadal chce pracować w sprawie F-16. Powiedziałem mu, że chcemy umowy ze Szwecją. Konkrety jednak nie padły. Nie wiadomo więc, czy Turcja kupi od Amerykanów myśliwce i zgodzi się na dołączenie do NATO Szwecji. Erdoğan zdaje sobie sprawę, że jego pozycja negocjacyjna wzrosła, więc z pewnością będzie się starał ugrać dla siebie jak najwięcej. Myślę, że po szczycie w Wilnie 11-12 lipca kwestia akcesji Szwecji do NATO będzie już zamknięta, a wtedy być może, kiedy to się stanie, że Turcja może liczyć na kolejne kroki w dostawie myśliwców F-16 oraz tych zestawów do modernizacji. Mówił politolog Jacek Płaza. Kongres Stanów Zjednoczonych uzależnia wydanie zgody na sprzedaż myśliwców od decyzji Ankary w sprawie akcesji Szwecji do Paktu Północnoatlantyckiego. Problematyczne wciąż dla Zachodu pozostają relacje Turcji z Iranem i Rosją. Ankara wciąż gospodarczo wspiera oba kraje. Nie ustaje fala ataków na Kijów. Stolicę Ukrainy Rosja znów zaatakowała irańskimi dronami. Tymczasem rosyjskie media donoszą, że drony pojawiły się również nad Moskwą. Wystrzelić je miał rzekomo Kijów. Syrena alarmowa. Ten dźwięk znów usłyszeli mieszkańcy Kijowa. Stolica Ukrainy w ciągu doby po raz trzeci znalazła się pod ostrzałem z powietrza. Dzisiejszej nocy 12 osób zostało rannych, jedna osoba została zabita. Poinformował mer Kijowa Witalij Kliczko. Jak podały siły powietrzne Ukrainy, nad Kijowem zestrzelono 29 irańskich dronów Shahid, którymi dysponuje Rosja. Kilka budynków stanęło w płomieniach, uszkodzone zostały również samochody. Nastąpiła wielka eksplozja, wybite zostały okna, wyleciały też drzwi w mieszkaniu. W obronie terytoriów Ukrainy, a także jej ludności pomaga sprzęt wojskowy dostarczany z Zachodu, w tym m.in. amerykańskie systemy obrony powietrznej Patriot. Kiedy systemy Patriot w rękach Ukraińców zapewnią 100% skuteczność przechwytywania jakiegokolwiek rosyjskiego pocisku, terror zostanie zatrzymany. W kwestii systemów obronnych Ukraina liczy chociażby na Koreę Południową, co zaakcentował prezydent kraju w wywiadzie dla południowo-koreańskiej gazety. System przeciwlotniczy nie jest bronią, ale sprzętem czysto obronnym. Musimy mieć tarczę powietrzną, aby odbudować Ukrainę i mam ogromną nadzieję, że Korea Południowa będzie nas wspierać w tym zakresie. Do fali ataków na stolicę Ukrainy na swoim profilu na Twitterze odniósł się minister spraw zagranicznych kraju Dmytro Kuleba. Na każdy rosyjski atak mający na celu uszczuplenie ukraińskiej obrony powietrznej może być tylko jedna odpowiedź. Zwiększenie produkcji i dostaw systemów obrony powietrznej i amunicji przez partnerów z Unii Europejskiej i NATO. I nad tym właśnie pracujemy. Razem pokonamy kolejną rosyjską strategię terroru. Tymczasem, jak podała agencja Reutera, w rosyjskich mediach i kanałach społecznościowych przekazana została informacja o tym, że drony pojawiły się również nad Moskwą. Miały one uderzyć w kilka budynków i spowodować ich niewielkie uszkodzenia. Lokalne władze przekazały, że maszyny zostały strącone. Sprawą zajęły się służby z Moskiewskiego Komitetu Śledczego. Oskarżenia padają w stronę Kijowa. Osoby powiązane z przestępstwem zostaną zidentyfikowane. Do oskarżeń odniósł się doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Michajło Podolak, który wskazał, że, i tu cytat, Ukraina nie jest bezpośrednio zaangażowana w te ataki.
O sprawie napisał m.in. niezależny portal Meduza. Przekazał on, że do jednego z rosyjskich mieszkań wleciał dron wypełniony materiałami wybuchowymi, które z nieznanych przyczyn nie eksplodowały. Inny serwis, który zapewnia, że walczy z propagandą Kremla, donosi z kolei, że drony nadleciały ze wschodniej części obwodu moskiewskiego. Miały też być produkcji chińskiej. To były informacje dnia. Dziękuję za uwagę. Z Panem Bogiem.